Zakończyła się ósma edycja 4 Design Days, imprezy będącej największym w tej części Europy wydarzeniem na rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. W tym roku ponad 120 wystawców, 350 prelegentów i wiele nowości. Bardzo dziękuję władzom regionalnym, dziękuję miastu Katowice, dziękuję Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i województwu śląskiemu za współpracę. Ta współpraca jest bardzo ważna przy tym projekcie. Jesteśmy młodym miastem, zaledwie 150 lat. Jesteśmy miastem, który cały czas się zmienia. W różnych sytuacjach, czy modach i trendach mieliśmy okazję te zmiany doświadczać, bo cały ten okres, jakbyśmy popatrzyli tych 150 lat, to różne epoki i różne trendy były zastosowane w tym mieście. Nie wszystkie może uszanowaliśmy do końca. Mówię tutaj o różnych działaniach inwestycyjnych, gdzie na starym powstaje nowe, a mogło pozostać stare. To są też pewne niuanse związane nie tylko jakby z samą architekturą i designem, ale też z problemami technicznymi czy technologicznymi. Jesteśmy, jakby nie było, na Śląsku, gdzie jednak te nasze grunty jeszcze cały czas są aktywne i to Państwo jako architekci, którzy działacie tutaj i pracujecie na rzecz różnych inwestorów, doskonale wiecie. Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za Waszą obecność, bo gdyby nie właśnie ta obecność Wasza, gdyby nie te dyskusje wszystkie na tych pięknych kanapach designowych, to nie moglibyśmy mówić o dobrym realizowaniu rozwoju naszych miast, naszych regionów i tak dalej, i tak dalej. Pan prezydent mówił o odpowiedzialności samorządów za kreowanie tego, jak wyglądają nasze miasta i tu się w pełni zgadzam i popieram, bardzo się cieszę z tematów dyskusji. Ta ponadczasowość, ona jest bardzo ważna, jeśli chodzi o nasze miasta. Zdajemy sobie sprawę z tych naszych doświadczeń, tych błędów, które też mówił pan prezydent, wynika, że jednak warto włożyć dużo więcej wysiłku, czasami więcej zainwestować i tworzyć takie rzeczy, które są ponadczasowe. Takie rzeczy jak choćby ikona, której zaraz obok jesteśmy, spotka, to by dzisiaj mówił o Katowicach, zawsze ten spodek ma z tyłu głowy. I o takich rzeczach powinniśmy rozmawiać i mam nadzieję, że dzięki Państwu, Państwa inspiracji, my jako samorządowcy będziemy mogli czerpać z tego pełnymi garściami, by takie rzeczy, które tworzą nasze miasta, dbają naszą jakość życia, było jak najwięcej, bo to w tym wszystkim chodzi. Na panelach dyskusyjnych towarzyszących tegorocznej edycji 4 Design Days poruszano wiele tematów związanych z przyszłością designu i architektury. Jednym z nich była próba odpowiedzenia na pytanie, jakiego świata chcą pokolenia Z i Alfa. Troszeczkę zdementowaliśmy taki jeden schemat, który towarzyszył, bo moje pokolenie często myli jakby tendencje związane, znaczy dotyczące pokolenia Y, milenialsów, którzy byli tymi nomadami wyruszającymi świat i eksplorującymi z perspektywy choćby naszego kraju, jakby świat i szukając tych opcji innych. Ale już teraz wiemy, że pokolenie Z na pewno nie ma tych samych priorytetów. Oni właśnie wolą budować się tutaj, nawet mając perspektywę wyjazdu gdziekolwiek, chcą mieć jakieś zakotwiczenie, jakąś bazę i tutaj kwestia właśnie mieszkalnictwa dla pokolenia Z, bardziej socjalnych rozwiązań i perspektyw jakby na stałą pracę i możliwości rozwoju tu i teraz oraz pewnej inkluzywności oraz łączenia się w kontekście społecznym, gdzie potrzebujemy siebie nawzajem i oni to rozumieją lepiej niż którykolwiek z poprzednich pokoleń, które szukały swoich własnych ścieżek, swoich prywatnych rozwiązań i swoich własnych karier. Oni szukają tego wszystko w pewnej wspólnocie i zdają sobie sprawę przede wszystkim, że ich sukces polega na tej wspólnotowości. I to jest chyba podstawowa różnica między nimi a poprzednimi pokoleniami. W tym roku nie zabrakło także strefy Expo, gdzie można było spotkać wielu wystawców oferujących usługi oraz produkty związane z projektowaniem i urządzaniem różnego rodzaju przestrzeni użytkowych. Na targach 4 Design Days jesteśmy po raz pierwszy, więc to są dla nas nowe doświadczenia i pierwsza próba jakby dotarcia do grupy architektów. Na naszym stoisku prezentujemy dosyć szeroką ofertę, bo poczynając od tych najbardziej popularnych produktów, czyli produktów konsumenckich, których jesteśmy najlepiej znani, przez produkty profesjonalne skierowane do branży horeca, kończąc na dyspenserach. Także dzisiaj akurat najbardziej koncentrujemy się na tej ostatniej kategorii, dyspenserów do wody, bo wydaje nam się, że ona będzie najbardziej ciekawa dla tej grupy odbiorców, która odwiedza targi. Oprócz pierwszej edycji, kiedy odwiedziłem targi tylko i wyłącznie, aby jako klient przekonać się, jak to wygląda. Co roku już każdą kolejną edycję organizowaliśmy jako współwystawca. Jesteśmy lokalnym dealerem MS Więcej niż Okna. Sprzedajemy, montujemy stolarkę okienno-drzwiową, aluminiową oraz PVC.
No, stoisko nasze też ewoluuje. Co roku budujemy coś nowego, coś świeższego, coś zgodnego z trendem, zgodnie z formułą For Design Days. No i myślę, że stoisko też coraz bardziej się podoba klientom, którzy przychodzą, oceniają. Oceniają również pod tym kątem nas. Te targi w tym miejscu to jest fajny pomysł. Zawsze, jak cofam się z pamięcią wstecz dobre 30-25 lat, zawsze śląski region był bardzo regionem bogatym, który interesował się i fajnym wzornictwem, i dobrymi meblami. I co najważniejsze, wasi klienci chcieli produkt jakościowo dobry. Tak? I z racji tej, że mamy duże doświadczenie, proponujemy nowoczesny design z brytyjskich tkanin w ramach współpracy z projektantką z Wielkiej Brytanii Emma Shipley. Dobrą jakość produktu w środku, obitego fajnymi tkaninami, które na pewno odróżniają się od wszystkiego, co wokół, widzicie? I rzeczywiście widzimy, że to był strzał w dziesiątkę, bo klienci rzeczywiście się interesują i doceniają nasz wysiłek w tą ekspozycję. Wydarzenie For Design Days podzielone było na dwie części. Od 25 do 26 stycznia odbywały się dni dla biznesu przeznaczone dla przedstawicieli branży, natomiast od 27 do 28 stycznia miały miejsce dni otwarte.